Biali ludzie to małe, ruchliwe stworki spokrewnione z krasnoludkami, jednak w przeciwieństwie do nich wyjątkowo wredne i niebezpieczne. Występowały na Warmii i Mazurach, gdzie zamieszkiwały przydrożne kałuże w uśpieniu czekając na swe ofiary. Kiedy przez stojącą wodę przejeżdżał wóz, wdrapywały się na niego i niepostrzeżenie wczepiały się w fałdy ubrań pasażerów. W nocy biali ludzie opuszczali swoje kryjówki, by wejść śpiącym nosicielom przez usta lub nos do brzucha. Wywoływali przez to u ofiary ciężkie choroby, najczęściej febrę lub białaczkę, przy czym febrą czy też zimnicą określano dawniej wiele chorób, których wspólnym objawem była bardzo wysoka gorączka. Wśród nich dominowała malaria. Występowała ona kiedyś dość powszechnie na terenach Rzeczypospolitej, a wyparta została do tropików dopiero w XVII wieku na skutek oziębienia klimatu. Sposobów na walkę z białymi ludźmi i wywoływaną przez nich febrą było wiele. Od prostego spożywania źdźbła starej miotły na kanapce z masłem, przez picie wyszukanych napitków z okowity i suszonych oczuraka startych w moździerzu, aż po czysto magiczne chuchanie w otwór wywiercony w drzewie i zatykanie go kołkiem ze słowami: "Zostań tam, febro". Jednak żadne działanie nie dawało gwarancji pełnego powrotu do zdrowia. Dlatego też jeszcze 100 lat temu każdy Mazur nieporównywalnie chętniej wdepnąłby bosą stopą w parujący krowi placek, niż zanurzył nogę w najpłytszej choćby kałuży.